Polsce u nas to są pomarańcze. Jesteśmy na targu Amajako, gdzie jak zwykle dorwaliśmy się do owoców na patyku. Też mam. Ula odkryła smak prawdziwych truskawek. Paweł jak zwykle ananasem. Walczy z ananasem. Tak jak w Polsce ich właściwie nie jada, tak tutaj nie może się od nich oderwać, bo smak jest zupełnie inny. A ja szaleję z truskawkami, które są powiedzieć, że jest inny, to jest przepyszne. Pyszne. Nasz pierwszy cel podróży na dzisiaj, sklep Donki, a właściwie Don Quixote, w którym jest wszystko, co można sobie wymyślić i nieco więcej. Don Quixote to największy japoński dyskont. Specjalizuje się on w sprzedaży towarów po nieco obniżonej w stosunku do detalicznej cenie, przez co sprawia on wrażenie bardziej ogromnego targowiska niż pełnoprawnego sklepu. Drodzy na stację zahaczyliśmy obrzeża parku Ueno. Otuptaliśmy troszeczkę po Ueno, usiedliśmy sobie w parku, przespacerowaliśmy się. I wracamy na stację, żeby pojechać do dzielnicy książek, księgarni, w której to znajduje się sklep J-Rockowy, do którego planuje wyprawę Ula. Zobaczymy, czy znajdzie tam jakieś skarby.